Dom pozostawiony na pastwę losu już od wielu lat stoi bez opieki. Jednak większość jego wyposażenia nadal znajduje się w środku, jak i na zewnątrz. Ogród zarasta roślinnością, tworząc przy tym naturalną zasłonę, co powoduje, że dom niebawem będzie niewidoczny. Postaram się zajrzeć do środka i pokazać Wam, w jakim stanie jest dom. Zapraszam na kolejną wyprawę. To zjawisko jest niesamowite. Zobaczcie, jak natura odbiera swoje. Docieram do kolejnego opuszczonego miejsca w Belgii. Tym razem jest to dom z dość dużym ogrodem, także będzie co nagrywać. Mam nadzieję tylko, że jest jeszcze dostępny. Zauważcie, co stało się z samochodem, który tutaj stoi. Stał się doniczką dla jednego z drzew. Jeśli nikt nie przerwie tego procesu, całe domostwo zarośnie drzewami. I tak jak wspominałem wcześniej, całkowicie zniknie pola widzenia. A co tutaj mamy? Rower elektryczny. Tutaj również kilka rowerów. To najprawdopodobniej Mercedes, tak mi się wydaje. Zobaczcie, jaki malutki rowerek. Tutaj chyba nie ma wejścia. Jestem ciekaw, czy w ogóle da się wejść do środka. Widziałem już jeden film z tego miejsca i ktoś tam był w środku. Mamy tutaj wybite okno. Być może właśnie... O kurde... Ale syf... Zobaczcie... Jak tu wszystko jest porozpierdzielane... W zasadzie nie widać mebli... Choć widziałem, że wyposażenie tutaj było i to dość sporo... Mam nadzieję, że tam dalej będzie troszkę lepiej. O kurde. Chyba nie. To chyba huragan przeszedł. Nie wiem, od czego tu zacząć. Wszędzie chodzi się metr nad ziemią. Spróbuję tam dalej może. Ho, ho. Co tutaj? Odnoszę wrażenie, że tutaj nie był dom mieszkalny, a raczej magazyn. Zobaczcie, ile tego tu jest wszystkiego. Nie idzie przejść.
Tutaj będzie chyba trochę lepiej. Tak jest. Na samym wejściu stare radio. Tutaj trochę światła wpada, więc będzie lepsza widoczność. Zobaczcie, tu mamy jakieś trunki. Porto. Jakiś piękny kamień. Kolejne wino. Ale wszystko porozwalane. Kto to wszystko tak przekopał? Idziemy zobaczyć głębiej. Masakra. Kurde, żałuję tylko, że nie ma lepszego oświetlenia. O wiele lepiej byłoby widać, co tutaj się znajduje jeszcze. Oprócz antycznych mebli, bardzo dużo drobiazgów. Krzyżyk. Sądząc po tym piecyku, tutaj mógł być salon. Ktoś tutaj przekopał ewidentnie wszystko w poszukiwaniu cennych przedmiotów. O kurde. Zobaczcie, stare komputery. Bardzo dużo porcelany zostało. Zobaczcie z góry, jak to wygląda. Wprost piękny drewniany kredens. Tutaj najprawdopodobniej była kuchnia. Wina zakorkowane. Raczej się nie dostanę tam dalej i chyba nawet nie będę próbował, chociaż chciałbym wam pokazać figurki, które są poustawiane u góry. Spróbuję, może się uda, nie niszcząc nic. Komplet patelni. Zobaczcie, że niektóre są jeszcze
miedziane. Tutaj mamy noże. Zobaczcie. Dobra. Wychodzimy stąd. Aby zrobić jak najmniej hałasu. Salon wygląda najciekawiej. Jest tutaj najwięcej przestrzeni, gdzie można sobie po prostu stanąć na chwilkę. Jest tutaj bardzo dużo przedmiotów wszelkiej maści. Nawet waga. Minęłem kilka pomieszczeń z tego względu, że po prostu nie da się tam przejść. Zresztą zobaczcie sami. Być może tu była sypialnia kiedyś. Teraz nie wiem, co to jest. Jeden wielki bałagan. To jest chyba łazienka. Zobaczcie,
Jak się prezentuje łazienka? Wszystko zasypane. Chodząc po tym domu, chodzi się po metrowej warstwie wszystkich rzeczy, które kiedyś być może były poukładane, być może po prostu były wrzucone tutaj. Ale raczej stawiam na to pierwsze. Ktoś po prostu rozrzucał wszystko tutaj. Myślę, że miejsce nie jest złe. I byłoby tutaj wiele fajnych rzeczy. Jednak rezygnuję z dalszej eksploracji. Nie lubię takich małych przestrzeni. Nie żebym miał klaustrofobię, jednak po prostu nie lubię graciarni. W tym miejscu kończymy eksplorację. Być może pokażę wam jeszcze kawałek ogrodu i to już będzie koniec. Także lecimy zobaczyć jeszcze ogród. Że cieszę się, że się wydostałem z tego domu. Strasznie tam jest. Ale rowerek mi się podoba bardzo. Taki malutki. Pewnie też jest składany. Można go wziąć do pociągu. To już trochę większe. Dobra, spadamy stąd.